Hej, witam Cię na moim kanale, ja jestem Mateusz. Dzisiejszy odcinek będzie o lęku separacyjnym. Lęk separacyjny jest najczęściej występującym problemem behawioralnym psów. To pojęcie jest istotne w celu zrozumienia zachowania i psychiki psa oraz nauczenia się prawidłowego postępowania, aby Twój pupil był szczęśliwy nawet wtedy, kiedy Ty spełniasz się w swoich codziennych zajęciach. Na początku odpowiedz sobie na kilka pytań. Czy sąsiedzi narzekają, że twój pies szczeka, wyje lub skomli podczas twojej nieobecności? Twoje buty są zniszczone, kanapa rozszarpana, a pies załatwił swoje potrzeby fizjologiczne na dywanie? Gdy wychodzisz, pies jest pobudzony, nerwowy, odmawia jedzenia? Jeśli tak, twój pies przeżywa codzienną traumę, wspomniany lęk separacyjny, nad którym trzeba niezwłocznie pracować. Takie zachowanie psa jest spowodowane brakiem umiejętności radzenia sobie z izolacją społeczną, brakiem pewności siebie i wewnętrznym lękiem. Najczęściej występuje u piesków, które mają traumatyczne wspomnienia. Są adoptowane ze schroniska, kupione w sklepie zoologicznym lub po prostu były za szybko zabrane od matki i rodzeństwa, a ich opiekun w wieku szczenięcym nie poświęcił mu zbyt wiele uwagi. Kolejnym powodem jest sytuacja zupełnie odwrotna. Pies, który nie został nauczony bycia samodzielnym, nie zna zabawy tylko w swoim towarzystwie, a jego opiekun nie odstępuje psa na krok. Takie sytuacje powodują zaburzenia hierarchii w tak zwanym stadzie. Pies czuje się przywódcą i stawia sobie za cel opiekę nad rodziną. Jak pomóc naszemu pupilowi, aby radził sobie z samotnością? Musisz być cierpliwy i mieć silną wolę. Pies musi nauczyć się szanować twoją przestrzeń i wytworzyć sobie swoją własną. Musi wiedzieć, że nie jest niekochany, jeżeli nie jesteś w jego pobliżu. Nie chodzi za tobą krok w krok, nie siedzi z tobą na kanapie i nie śpi z tobą w łóżku. Kup domową budę, klatkę kennel, odpowiedni do wielkości psa. Przyzwyczajaj pieska do korzystania z takiego miejsca, a dzięki zabawkom i smakołykom twój pupil w swojej nowej jaskini poczuje się bezpiecznie, a to ważne, aby zmniejszyć lęk. Zmień rytuał wychodzenia z domu. Pies uczy się go bardzo szybko. Jest wnikliwym obserwatorem. Zapamiętuje każdy twój ruch przed wyjściem, a z każdą powtarzalną sytuacją jego stres rośnie. Dodatkowo odczaruj złowieszcze drzwi wejściowe, w których znikasz na pół dnia. Na przykład ubierz buty i kurtkę za drzwiami, nie dyndaj kluczykami na palcu, wyjdź i za chwilę wróć, powtarzaj tą czynność. Pamiętaj, aby przed wyjściem zaspokoić wszystkie potrzeby swojego psa. Wstań wcześniej i wyjdź na długi spacer. Zrób to samo po powrocie. Zostaw mu wspaniałe zabawki, na przykład kąg, prawdziwą wołową kość, na przykład udową. To musi być coś wyjątkowego, na co warto czekać. Włącz muzykę albo nagrane dźwięki domowego życia. Skontaktuj się z psim behawiorystą w swoim mieście i poproś o wskazówki. Na pewno uda Wam się pogodzić Twoją pracę i szczęście Twojego pupila.